symboliczne miejsce, no symboliczny autobus, jak go nazwać? Dzięciobus? Janużobus? Nazwijmy go, że to jest autobus, który ma zawieźć Grudziądzan w lepsze życie, w spokojniejsze, bardziej ustabilizowane, w miejsce, gdzie jest praca, w miejsce, gdzie dba się o mieszkańców naszego miasta. I my takie miejsce swoim programem wyborczym chcemy Grudziądzanom przedstawić. Myślę, że to nam się uda. W tym miejscu zaczynał w poprzednich wyborach pana jeden z kandydatów. Co takie symboliczne wejście, przejęcie władzy? Ja myślę, że większość kandydatów, którzy do tej pory była prezydentami Grudziądza, właśnie zaczynała w tym miejscu. To jest dobre miejsce na to, żeby zacząć kampanię wyborczą. Po pierwsze dlatego, że można tu przedstawić i program artystyczny i są doskonałe warunki do tego, żeby przedstawiać to, z czym do wyborów się idzie. Więc myślę, że to jest fajne miejsce i dobrze, że ludzie wykorzystują. Ja pamiętam ten teatr, kiedy on tętnił życiem. Pamiętam też ten teatr, kiedy tak naprawdę było z nim kiepsko. Dzisiaj w tym teatrze dzieje się nie najgorzej, więc myślę, że to dobrze wróży i naszemu komitetowi. Poznamy dzisiaj zapewne kandydatów i listy, tak? Oraz pewnie założenia programu. Tak, poznamy założenia, poznamy cały program, to znaczy jego nie da się tak syntetycznie tutaj przedstawić. To będzie i tak dosyć długie wystąpienie, bo prawie pół godziny będzie samego programu, więc już i tak skróciliśmy go do minimum, bo tak byłoby tego naprawdę za dużo. Chcemy jeszcze przedstawić gościom, których dzisiaj tu zaprosiliśmy do teatru, jakąś część artystyczną, więc i tak zajdzie nam tutaj dwie godziny na przekazywaniu tego programu, na tej części artystycznej, na prezentowaniu radnych, bo to jest najważniejsze. Mieszkańcy Grudziądza muszą wiedzieć, kto do tych wyborów idzie i kogo mają wybierać. I to ja bym apelował, żeby wybrać najlepszego. My dzisiaj zaczynamy, będzie jeszcze wiele komitetów, ale zainteresujcie się Państwo tym, jaką ofertę przedstawiają wszystkie komitety, z jaką ofertą te komitety idą i wybierzcie naprawdę najlepszego, bo Grudziądz na to zasługuje, Grudziądz tego potrzebuje. Ja jeszcze tak spytam o ten autobus, to jest taka jednodniowa akcja, czy będzie Pan, nie wiem, po osiedlach, po okręgu? Ten autobus to nie jest jednodniowa akcja, ten autobus został specjalnie zrobiony dlatego, że będziemy wozić Grudziądzan po Grudziądzu z przewodnikami. Bardzo często chodzimy po mieście. A, czyli to są te zapowiedziane wycieczki? To jest ten początek tych zapowiedzianych wycieczek właśnie. Pierwszą zrobiliśmy my jako radni, od biura poselskiego tutaj właśnie do teatru. Później będziemy wozić Grudziądzan, będziemy pokazywali najciekawsze miejsca. Przewodnicy będą mówili o historii Grudziądza, będą mówili o zabytkach Grudziądza. Często chodzimy nie zastanawiając się nawet w jakim pięknym i historycznym mieście mieszkamy. Dzisiaj chcemy to wykorzystać, pokazać ludziom to. Myślę, że w weekendy znajdą chwilę, żeby z tego autobusu skorzystać i żeby to, co im proponujemy, żeby zobaczyć. Czyli to będą takie weekendowe wycieczki, tak? To będą takie weekendowe, jak będzie dużo chętnych, to będziemy się starali zrobić tak, żeby, tak jak pływaliśmy statkiem, tak teraz chcemy jeździć autobusem. Dobrze, dziękuję. Zobaczcie.